Kto to jest autostopowicz? To jest taki człowiek, który jedzie na gapę. A co to znaczy, że na gapę? To znaczy, że on nie widzi. Czego? Że ma pieniądze w kieszeni. Albo tam ktoś, kto nie ma bileta. Autostop to moja babcia, bo ona często macha. Jak to macha? Normalnie łapą macha i samochody trzyma, bo ona jeździ na wiochę. Autostop jest w samochodzie. Jest taka całka podświetlana na czerwono. Biała. A dlaczego właściwie ludzie podróżują autostopem? No bo może nie mają samochodu. Na przykład do sklepu, z piweczkiem, z lamopolem. Ludzie jeżdżą, żeby poznać kierowcę. A kierowca to jest taki ciekawy człowiek? Tak, bo na przykład się rozbije, no i już jest ciekawy. Kierowca musiał dużo w życiu przejść. A czy takie jeżdżenie autostopem jest bezpieczne? Nie, dlatego, bo to mogą być dawcy narkotyków. A poza tym człowiek w autostopie może przenosić zarazę. Nie wiadomo, co może robić. Może być bezczelny, może być chory na AIDS-a, no i kogoś zarazić, a potem to będzie we wszystkich krajach, jeśli to się rozniesie. A kto najczęściej decyduje się na to, aby jeździć autostopem? Ludzie bezmyślni albo ludzie bezdomni. Albo takie panie z krótkimi spódnicami. Takie widziałem. A jakich autostopowitów kierowcy biorą najczęściej? Ładnych, fajnych, inteligentnych, bo przecież nie wezmą takich, którzy dłubią sobie w nosie, bo to nie będzie przyjemna droga. A musi być przyjemna? To zależy od tego, czy kierowca jest gdburem, a czy kierowca nie jest gdburem, czy się w ogóle chce odzywać. A poza tym niektórzy nie tolerują tego, że człowiek mu się ładuje do samochodu nawet bez chusteczek higienicznych. I nie wolno jeździć autostopami, zapewnia, dlatego, bo będzie się jechało z jakimś chlaciem, czy nie wiadomo co. A po drugie, można się też zakochać. No to racja. Jak taki stopowicz się zakocha tak naprawdę, to on jest z auta nie wysiądzie. Nawet przez całą noc.